Witajcie kochani we vlogu numer 19. Witają was Aleksa i Nikolka. I dzisiaj jesteśmy bardziej ładne, że tak powiem, w odświętnych ubraniach, w sukienkach. A to dlatego, że dzisiaj nasza Nikolka ma przyjęcie urodzinowe i czekamy na gości, ale w międzyczasie otworzymy z wami kalendarze i pokażemy, co dziewiętnastka nam dzisiaj przyniosła. Jutro mam sesję zdjęciową, świąteczną sesję zdjęciową i Nikolka będzie również z nami. Nasza ulubiona fotografka, czyli Matylda, będzie nam robić sesję zdjęciową. No i zdjęcia ukażą się we Wigilię i będą takie typowo świąteczne, takie wiecie, mikołajkowe, więc na pewno będą piękne. No i właśnie jutro na 9 jedziemy na tą sesję. No to co, już nie przedłużamy, bo na gości czekamy i zaczynamy. Kalendarze z Nikolą dzisiaj będziemy otwierać na zmianę i zaczyna Nikola. Od którego chcesz zacząć? Od mojego Smilki. Dobrze, to otwieramy. Dziewiętnastka. Gdzie jest? Tu mamy. I co będzie? Mini Mikołaj. Mini Mikołaj z czekolady. Nie, najgorzej wychodzą za szczęście. Od razu wypróbujesz zaraz. No to teraz ja również otworzę swoją Milkę, moją wieżyczkę. O, trafiłam od razu na 19. Pierwszy raz chyba. Może pudrowy? Ej, proszę o pudrowego cukierka. Pudrowy cukierek? Nie. Jest fioletowy. No dobra, nie ma tego niebieskiego. Jest fioletowy. No również będę zaraz próbować. Nikola, który teraz? Z Lincolna. Lincoln? Ile będzie cukiereczków? 3. Jest 19. Ja mówię, że 3, a ty? Ja mówię, że 4. Nie, raczej 4. Nie. Są 4? Wow, mamy 4. 5. Co? 5. Jak 5? 5. Wow, ej, 5 cukierków jeszcze nie było w Lincolnie. No to już zobaczycie, nikt nie zgadł. Ta Dilunia dzisiaj dużo dostanie. Ej, no to nikt nie zgadł, bo wszyscy pewnie albo 3, albo 4, a 5, no nikt nie powiedział. Ja biorę Horse Cookies i zobaczymy, co dzisiaj przepysznego będzie. I 19 mamy tutaj taki dzwoneczek. Ej, zobaczcie, jak się nie denerwuje, to od razu znajduje numerki. I co tutaj dzisiaj będzie? Czy to są serduszka? Serduszka? Nie, serduszka były wczoraj. Jest. Gwiazdki! I to znowu, jeszcze inny kształt. Znowu gwiazdki! Jest super. Jedna. Jeszcze 3 gwiazdki mamy. Dzisiaj chyba dzień dobroci. Super, no właśnie, dzisiaj tyle smakołyków. Jakie są? Jakie? I smak marchewkowe? Jest marchewkowy. Ja widziałam, że marchewkowe. No tak wyglądają jak marchewkowe. No to odkładamy i superowe już mamy dzisiaj zdobycze. Nikola, otwieraj dla królika. Dla króliczków. No, zgaduję, że będą serduszka. Bo tu są co chwilę serduszka. Ale są marchewki. A, marchewki. Ale marchewki też były kilka razy już. Marchewki to jest chyba piąty raz, kiedy są. No, się powtarzają te rzeczy. Nie wiem, co jeść. Tak. No to ja biorę Efola, a Nikoli zostawimy największy. Gdzie jest dziewiętnastka? Tu na dole, dobra. No to otwieramy i co tu dzisiaj będzie? Coś dużego mamy. Jak to wydobyć teraz? I Nikola, no, wyciągnij. Ja ci będę to trzymać, a ty wyciągaj. Dasz radę? Ojejku. Ale zaklinowane. Nie wiem, czy ja dam radę też. Ej, to chwila. Udało mi się wydobyć to cudo i chyba, słuchajcie, to jest coś, co również chciałam przetestować. O ile dobrze myślę, bo to jest chyba taka szczotka. Weź Nikola, pomóż mi to otworzyć. To no, to. Tak, to jest taka szczotka, która nadaje połysk skórze i można tym buty polerować i siodło i wszystko, więc kolejna rzecz, którą chciałam i mam. I ta gąbeczka jest nasączona olejem takim błyszczącym i na przykład chwilę przed zawodami, jeśli chcemy doprowadzić nasze buty do połysku, no to szybko bierzemy szczotkę, raz, dwa, w sumie gąbeczkę i buty lśnią. I tak samo można zrobić chyba z siodłem, znaczy z butami i z czapsami na pewno, z siodłem nie wiem, ale superowe, superowe. No to przyszedł czas na dużego.
To Nikolka, bierz się do roboty. Co my dzisiaj tu mamy? 19, tak? Tak, ale zobaczcie, jak już mało okienek nam zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć okienek dzisiaj otworzymy i zostanie tylko pięć. A właśnie, ja to 24, ja tego nie otworzyłam, tylko niechcący wcisnęłam w to palec, jak otwierałam któreś z tych okienek. No i po prostu jest tutaj trochę zahaczone, ale no nie patrzyłam, co tam jest, żeby nie było. Okej, otwieramy 19. Chwila napięcia, jak zawsze. Mhm, powoli, powoli. Chyba nawet będzie trzeba powoli, bo mocno jest coś. Co? No, jakiś spray. Co my tu dzisiaj mamy? O, z tej samej marki, z tego Equi był szampon, a teraz mamy... Czyżby to był... Odżywka? Super Shine, tak, to jest nabłyszczacz, superowo, nabłyszczacz do grzywy ogona i w ogóle do całej sierści. Ale chwila, poczytam jeszcze o tym, żeby was nie skłamać i poczytam i zaraz wam wszystko opowiem. Ej, wiecie co, nie mam pojęcia co to jest, nie umiem tego przetłumaczyć. Jak wklepywałam w tłumacza Google, to bardzo dziwnie to tłumaczył i jakieś... No, nie mam zupełnie pojęcia, co to jest, więc jakby ktoś wiedział, to proszę napiszcie mi, jak mam tego używać, bo nawet nie wiem, co to jest. Piszę, że do grzywy, do sierści i do ogona, ale to nie jest odżywka, to nie mam pojęcia. Mamy podsumowanko i dzień wydaje się bardzo fajny, to na pewno superowe, mamy dużo smaczków i jak się dowiem, co to jest, to wtedy uznam, czy superowe, czy nie. Więc bardzo proszę, napiszcie mi. Witajcie kochani, mamy drugi dzień i postanowiłam, że znowu połączę te dwa vlogmaski w jeden, ponieważ wczoraj goście siedzieli naprawdę do bardzo, bardzo długa, więc no już nie było szansy pojechać o pierwszej w nocy do Dilki, dlatego miałam tylko 7-minutowy materiał. No a wiadomo, to jest trochę za krótkie jak na vlogmaskę, więc postanowiłam, że połączymy znowu dwa razem. I mamy dzisiaj 20 grudnia, kalendarze otworzymy po sesji, bo już nie zdążyłyśmy się wyrobić. A teraz jedziemy na świąteczną sesję zdjęciową z Dilką i zobaczycie całą sesję od środka, jak wygląda, jak się przygotowujemy, co robimy z Dilką, musimy ją najpierw porządnie wyczyścić, wybłyszczeć i tak dalej, więc dzisiaj superowy dzień, a tak ładnie już świeci słoneczko tam, zobaczcie, nie wiem czy widzicie, ale jest taka słoneczna niedziela, o tu widać, więc na pewno zdjęcia wyjdą przepiękne i nie mogę się doczekać efektów. Czy wy widzicie, jak jest dzisiaj przepięknie? Po prostu słońce, szron, mgła, jest idealnie na sesję zimową, jest cudownie. Jak jest dzisiaj cudownie! I gdzie jest moja Dilunia? Uwaga, musimy przejść przez ogrodzenie, ale nie jest pod prądem, więc... Gdzie jest moja Dilunia? Tam jest, widzę ją! Widzę ją z daleka! Jak jest cudownie, ale będzie piękna sesja świąteczna! Ja nie mogę, Matylda zaraz przyjeżdża. Szykujemy Dilunię. Nie? Pomożesz mi szybko? I idziemy na foty, tylko nie wiem, czy założyć Dili do zdjęć ten kantar z futerkiem, czy lepiej o głowie. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Dzień dobry pani. A kto jest taki piękny o poranku? Kto jest taki ślicznusi? Ojojku. Dilunia gotowa do sesji z pięknym wieńcem. I idziemy robić najpierw zdjęcia na polu, a potem pójdziemy do stajni. Jest cudownie.
sesja trwa. Tym razem z Dili. Matylda, najlepszy fotograf. No i Dila ma bombki. No ci o koniku. Czy mogło być dzisiaj przepiękniej? Nie mogło. Robisz mi takie zdjęcie. Aha, jak nagrywam? No dobra, no to rób. Też się załapiesz. Szykujemy właśnie stajnie na sesję stajni. O, jakie piękne lampki, dobra, świecą. Bo lampki mamy przegryzione przez królika. Tego królika. Więc, ale świecą. No to idziemy w podile i będzie teraz sesja w stajni. Piękna. Dobra. Dobra, koniu, chodź, szykuj się. Ej, a jak teraz Dila przejdzie pod tym? No chyba dookoła. Chodź, Dilunia. Puszczamy już Dilusia na pastwisko. Sesja udana. I Dilunia wraca na trawkę. Och. Dilunia już poszła, a ja mam jeszcze smakołyki do niej. No chodź, Dilka. Smaczka mam. No smaczkę, gwiazdeczki spadła ci. Jeszcze jedna. Wczorajsze gwiazdeczki z kalendarzy. No. No idź już, idź. Już nie mam. A jeszcze te, a Nicola, a wzięłaś te z Lincolna? A dobra, to z Lincolna Dila dostanie potem. No, a my już uciekamy do domku otwierać kalendarze adwentowe, bo dzisiaj tego jeszcze nie zrobiłyśmy. Jesteśmy już w domu i zobaczcie, to słoneczko dzisiaj jest cały czas. Jest tak pięknie, normalnie wymarzony dzień na sesję, na wszystko. I naprawdę te zdjęcia wyszły tak pięknie. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy Matylda je obrobi i je dostanę. Dzielę się z wami tymi zdjęciami, oczywiście będą ustawione jednak na Wigilię, takie świąteczne. Ale mam dzisiaj dobry humor, tyle światła. No to kalendarze i dzisiaj już 20. Będziemy otwierać 20, Nicola. Tak. Zaczynasz znowu? Dobrze. No to od którego dzisiaj? Myślę, że od Horse Cookies. O, Chaos. Zobaczmy, co dzisiaj przydarzy. I dzisiaj już 20. No, to gdzie jest ta 20? Tutaj mamy. Ale ładny reniferek. I co dzisiaj tu będzie? Są to kuleczki. Ile mamy kuleczek? Cztery. Cztery kuleczki. A jakie? Pietruszkowe. A było chyba coś z pietruszką, nie czy nie? Serduszka chyba były pietruszkowe. Serduszka były, coś było z pietruszką, mi się kojarzy. Ale duże dzisiaj te kulki, takie, no duże. No to damy Dilusi, ale dopiero jutro. A dzisiaj dostała te z wczoraj. Ja otworzę z Lincolna. Wczoraj nas zaskoczył, bo było 5. Zobaczymy jak dzisiaj. Tu mamy 20.
I otwieramy. I co my tu mamy? Ile? 4 czy 3? 3. Dobra. Gorzej niż wczoraj. Gorzej, ale no wczoraj było wow, więc dzisiaj musieli dać 3, żeby nie było za dobrze. No to ty bierzesz? Dla królików teraz. Dobrze. Ze smaczkami. Zgaduję, że będą serduszka. Albo kółeczka. Serduszka, mówię. Dobra, sobie kółeczka, łe. No dobra, wygrałaś. Kółeczka. No to mi została moja wieża. I gdzie mamy 20? 24 jest duże. No, 24 jest duże. O, i to będzie... bo to jest takie całe okienko. No, to tu będzie... Duży cukierek. A, znowu mamy tego batonika czekoladowego. Nie, taki zagięty. Ale? Dobre? Dobre. Milka zawsze dobra, no to odkładamy. To teraz ty... Te. Tak. Okej. Okay. 20 może będzie duża, może nie. Tu jest duża. Dobra. Jakaś rzecz będzie. Jest to magnes. Magnes albo naklejka taka wypukła, bo tam gdzieś naklejki miało. To jest magnes. Magnes? Naklejki były, naklejki już były. Aha. Otwieram na TikToku, którego by zbanowali. Okay. Ale to jest magnes, taki misiu. Bardzo ładny magnes. Fajnie, że nie ma tylko czekoladek w tym kalendarzu, tylko i są takie... Ostatnio jeszcze był bałwan. Dobra, no to ja przechodzę do Efola, a Nikola znowu będzie miała dzisiaj dużego. I Efol 20 mamy też tu na dole. Dobra, otwieramy. Co tu dzisiaj będzie? Jakaś tubka. Co my tu mamy? Jakiś krem, mydło w kremie do skóry chyba. Do czyszczenia siodeł. Wszystkie rzeczy teraz są do siodeł. Najpierw było wszystko takie kosmetyki. A teraz są wszystkie do siodeł rzeczy, ale to teraz poczytamy jeszcze o tym. No to słuchajcie, znowu mamy mydło do czyszczenia siodła, ale tym razem jest to mydło takie w kremie i podobno nie trzeba używać wody, aby nim myć siodło, tylko wystarczy nanieść na gąbeczkę i wyszorować siodło, głowie, wszystko to skórzane. A tym, co ja czyściłam glicerynowym mydłem, co polecałam, no to trzeba już do niego używać wody, natomiast to jest jakaś super nowość i do tego wody nie potrzeba, także będziemy testować, ale mam już dużo tych rzeczy do czyszczenia siodeł, normalnie oni mnie motywują, żebym zaczęła dbać o swój sprzęt. I dla Nikoli została 20 z Horsebranda. Jest mała, więc idąc tropem może coś fajnego. Zobaczymy co będzie. Dobra. Wybory są na razie fajne. Jakiś woreczek. Woreczek z czymś? Co to będzie? Diamencik jest na opakowaniu. Bo to jest z tej samej marki, co był chyba ten uwiąz. Co my tutaj dzisiaj mamy? A, tylko taki diamencik. Taka zawieszka. Może do bransoletki gdzieś czy coś? No dobrze, do kluczy sobie przyczepię. Takie nic końskiego w sumie. Ale woreczek fajny. Woreczek fajny, może się przyda na smaczki. O, i sobie tutaj przyczepię, tak? I będę miała taką torebkę ze smaczkami. Bardziej się ucieszę z tego woreczka, niż z tego diamenciku. Diamencik możesz dać. Chcesz? Dobra, no to sobie weź. To sobie dobra. Podsumowanko dnia i dzień, no nawet spoko, z tego mydła się cieszę, z woreczka się cieszę. A, no. Jeszcze dokładasz, to dużo rzeczy dzisiaj było. Czekoladkę zaraz zjemy, smakołyczki oczywiście dla Dilusi. No i to sobie Nikola przypnie, nie wiem. Nie do kluczy? Do kluczy. I to by było na tyle z dzisiejszego dnia. Idę dalej korzystać z pięknej niedzieli i jadę do babci w odwiedziny. No i... I tyle, mam nadzieję, że te dwa vlogmaski wam się bardzo podobały. Ta sesja świąteczna również. I mam nadzieję, że będziecie czekać razem ze mną na efekty. Ale mi to słońce tu dzisiaj razi. Ale nie, dobrze, niech będzie słoneczko. W ogóle w przyszłym tygodniu ma spaść śnieg, więc już umówiłam sobie sesję w śniegu, takim prawdziwym, dużym. Więc no... Będą kolejne poty, także obserwujcie mojego Instagramka. A teraz się z wami żegnam, buziaczki, i życzę wam takiego szczęśliwego dnia, jaki mam dzisiaj. Pa, pa!